ostatni dzień pobytu na naszej plaży. Godzina 15, schodzimy do samochodu, włączyliśmy klimę. Dokładnie jest 31 stopni. Upał straszny. Fajnie, że można podjechać pod tą plażę samochodem. Nie trzeba daleko chodzić. Mamy plażę swoją, 50 metrów od hotelu, ale jakoś upodobaliśmy sobie te trzy plaże. Oddalone gdzieś 500 metrów do kilometra i przejeżdżamy sobie na nie. Jeszcze krótki rzut oka na naszą miejscowość. Jest to tak zwana ulicówka na przedmieściach Hani. Po jednej, po drugiej stronie, w stronie knajpki, restauracje, wypożyczalnie samochodów, sklepy spożywcze. Środkiem biegnie trasa przelotowa nad wybrzeżem. Zaraz odbijemy do naszego hoteliku. Dosłownie z tej drogi 200 metrów jest już plaża. O, tam w oddali już powinno być ją widać. Wydawać sobie pensjonatu w prawo. Stawiamy sobie samochód na naszym ulubionym miejscu. Wrzucimy jedyneczkę. Jedziemy. Wszędzie ciasno. Jesteśmy. To jest nasz hotelik. Malutki, ale bardzo miły. Grek prowadzący ten hotel. Bardzo miły. Tu jest parking na trzy samochodziki, a tutaj jest prywatne miejsce właściciela, ale pozwala stawiać samochód. Jeden z czystszych hoteli, jaki w życiu widziałem. Powiem szczerze, że nie ma nawet okruszka. Hol klimatyzowany. Tu jeszcze z ciekawostek takie miejsce do opukiwania nóg. Zawsze po przyjściu z plaży opukujemy nogi, żeby nie wnosić syfu do środka. Przez to jest super, super czysto. Jeszcze jedna piękna panorama na Hanie i okolice z dzikiego, nowo odkrytego przez nas miejsca. Przyjechaliśmy tu i będziemy czekali na zachód słońca. Powinien być przepiękny z tego miejsca. Typowa dzicz. Ostatni dzień, ostatni zachód słońca. Co zrobić? Fajnie było? Fajnie.
Co ci się najbardziej podobało z tego tygodnia? Wszystko mi się podobało. Wszystko po kolei. Dziękuję.